No. Dobry wieczór. Dzisiaj mamy 20 sierpnia 2019 roku. Będziemy rozmawiać znowu z Aretą Jakubowicz. Tym razem o tym, po co kobiety idą do pracy, w jakim celu, jakie korzyści będą odnosić z tego i jaka to jest wygoda straszna dla mężczyzn. Dobrego słowa użyłem, straszna, prawda? Tak. To co ty o tym myślisz, powiedz? Dlaczego niewiasty chodzą do pracy? To może zacznę od siebie, a potem przedstawię ten tą sytuację z trochę perspektywy takiej, o której na co dzień nie myślimy. I ja chodzę do pracy, może nie, ja bywam w pracy, ponieważ jestem, no, sama utrzymuję dom. Dom, dziecko. No i prowadząc gospodarstwo domowe jednoosobowe, te wszystkie obowiązki ciążą na mnie. Dlaczego kobiety chodzą do pracy? No bo uwierzyły. Uwierzyły w komercję instytucji. Uwierzyły w to pseudorównouprawnienie. Ja bym to nazwała równoopodatkowanie. No, no. Tak, drogie panie, chodzicie do pracy nie po to, żeby sprzedano nam to jako, nam kobietom sprzedano pracę, możliwość pracy, zarobkowania jako równouprawnienie. Natomiast jest to fałsz, obłuda i kłamstwo, które nam się wpycha do głów, do naszych umysłów. Jest to równoopodatkowanie. Instytucje zacierają ręce, jak kobieta pracuje. I ja nie mówię tutaj jedynie o tym, że kobiety same wybierają, bo są takie, które się realizują rzeczywiście w jakichś tam dziedzinach nauczania muzyki, nauczania języków. Tylko w jakim zakresie i ile czasu poświęcamy tej pracy w cudzysłowie zawodowej? No należy tu oddzielić dwie rzeczy. Praca 8-godzinna albo 12-godzinna. Znam kobiety, które pracują w tych 12-godzinnych zmianach. Doba ma 24 godziny, 12 godzin poświęcają te kobiety na pracę dla kogoś innego. Czyli ten czas przekazują komuś innemu. No, no i jest to równo opodatkowanie. Tak. No, ja to nazywam trochę inaczej, bo ja to nazywam to podatkowanie pracy ludzkiej jest niewolnictwem. To samo tak jakby sobie. Tak, no, po prostu zrównano, ale ja mówię pod pretekstem równouprawnienia, zrównania tych praw z prawami mężczyzny. Chociaż każdy z nas jest człowiekiem, ja jestem człowiekiem, ty jesteś człowiekiem, pani Ela, pani Basia i pan Tadek też jest człowiekiem. Więc tutaj ta wojna, to zróżnicowanie na kobiety, różnicowanie ze względu na płeć, najpierw nas podzielili, a potem nam zrównali prawa. Tak, no dzielą chyba teraz jeszcze bardziej niż kiedyś, bo no ale to coś w tym jest. Najpierw podział, potem praca, no i tak, dzieci do przedszkola, żeby nie były tak. Trzy No i teraz po kolei te kwestie możemy poruszać. Dlaczego kobieta idzie do pracy? No ja bywam w pracy ze względu ekonomicznego, wiadomo. Jestem sama się utrzymuję. Kobieta idzie do pracy, bo uwierzyła, nie sprawdziła, uwierzyła w równouprawnienie. I uwierzyła w to, że też powinna zarabiać pieniądze. Może zarabiać pieniądze. Tylko teraz tak, jakim kosztem?
chciałam jeszcze, bo właśnie coś mi cały czas wisiało w myślach, coś, co odleciało, a teraz już wróciło. Odnośnie tego, co system na nas wymusza. No wymusza to równo opodatkowanie i system wymusza na nas, kobietach, tą pracę. Jeśli wrócimy się o te 30-40 lat do tyłu, zastanówcie się, czy wszystkie wasze matki pracowały zawodowo. Mówię o pracy, nakładzie pracy dla innych, nie dla rodziny. Moja mama pracowała, kiedy musiała. I większość domów, większość ludzi podczas stanu komuny, ja tutaj absolutnie nie preferuję i nie wysławiam stanu komunizmu, natomiast wtedy ta praca była bardzo dobrze opłacana. Praca mężczyzny była bardzo dobrze opłacana, adekwatnie do tego, co wykonywał mężczyzna. I jeszcze te 30-40 lat temu mężczyzna był głową rodziny, również pod względem finansowym. On zarabiał, przynosił pieniądze. Przepraszam. Nic nie szkodzi. Więc mężczyzna był głową rodziny, przynosił te pieniądze. No i nie było jakoś potrzeby, żeby ta kobieta zarobkowała poza domem. Kobiety zarobkowały szyciem dla znajomych, produkcją drzemów dla znajomych, wymieniały się kobiety tymi usługami pomiędzy domami. Ja ci to, ty mi tamto, albo ktoś płacił, albo ktoś po prostu był tak zwany barter stosowany. Zapytajcie się swoich, popytajcie się po swojej rodzinie, jak to było jeszcze 30-40 lat temu. Tak, ludzie odpracowywali sobie, chodzili, pomagali nawzajem. Na wsi jeden miał ciągnik, drugi miał kombajn, trzeci miał opryskiwarkę, czwarty bił świnie i to wszystko było... Było harmonią w tym społeczeństwie, a teraz jest tak, każdy sobie rzepkę skrobie. I podzielone te jednostki nie są tym ogółem, który może się przeciwstawiać oszustom. Zerwane zostały więzie, więzi sąsiedzkie i na wsi, i w miastach. Tak. A głównym powodem była tolerancja. Tolerancja złych i niedobrych ludzi, czyli tych donosicieli, kapusi, sprzedawczyków, zdrajców. Po co my kobiety chodzimy do tej pracy? Ano po to, żeby inni wychowywali. Tutaj chcę pokazać to od strony, dyskutować dzisiaj o tym chcę, od strony systemu. Co system zyskuje? Instytucje, bo system to są instytucje. Co zyskują instytucje, jak kobiety posyłają do pracy? Zmuszają nas. Ano kto wychowuje nasze dzieci? Żłobki, przedszkola i szkoły. Nauczyciele mają pracę, panie opiekunki mają pracę. Wszyscy czerpiący zyski z budżetówki mają pracę. I ja nie mówię tylko tu o kwestii płacenia na przedszkola, na żłobki, utrzymywania tych instytucji, które są potrzebne takim osobom jak mi. Ale czy pełnej rodzinie jest potrzebna instytucja przedszkola i żłobka? Zastanówcie się nad tym. Gdyby mężczyzna zarabiał i przynosił do domu, mógł zarobić. Jego praca by była szanowana, czy byłaby potrzeba i konieczność wysyłania tych dzieci do żłobków i przedszkoli? Inna kwestia, że wtedy system nam te dzieci indoktrynuje. Ktoś inny nam wychowuje dzieci tak samo. Zatracają tą indywidualność, ten rozwój,
samodzielny, własną ścieżkę taką życiową, prawda? Czyli już nie uczą tej rodzinności całej, która powinna być, tej rodowości, która powinna być właśnie już w rodzie samym zachowana, że dziecko ucząc się w rodzinie pracy, ucząc się czytania, ucząc się przez rodziców, przez matkę, to by ona zatrzymało tą więź w tym całym rodzie i by wiedziało, że to trzeba powielać. A teraz ten jest system edukacyjny, znaczy się ten system ogłupiania i hodowli niewolników, ja to nazywam, hodowli niewolników na eksport. Po to jest tak stworzony, że ci ludzie nie mają więzi rodzinnej, uciekają od rodziny, uciekają od tych więzi rodzinnych. Nie uciekają, jesteśmy zmuszani się przeprowadzać za tą pracą, biegać za tym chlebem, latać za granicę za tym chlebem. Mhm. Do tego nam to nie są nasze wybory. No. To jest konieczność spowodowana przez instytucje, które na tym żerują. Więc dzieci, tracimy te więzi rodzinne, dzieci tracą tę możliwość indywidualnego rozwoju w rodzinie, więc kobieta chodzi po to, żeby, kobieta idzie do pracy po to, żeby ktoś inny wychowywał jej dzieci. No co innego? Powiedz, jakie korzyści ona z tego kobiety odnoszą, ty jako kobieta, jak ty uważasz, bo no co mają... Pracy, z tej pracy, jakie korzyści poza pracą, poza tymi pieniędzmi, które przynoszą, czy są jakieś jeszcze dla nich? Żadne, tylko same... Jestem zmuszona do kontaktu z osobami, z którymi nie mam ochoty rozmawiać i nie mam ochoty z nimi przebywać, bo wiadomo, że w biurze są różne niesnaski, pracujemy z przypadkowymi, randomowymi ludźmi, z którymi nic nas nie łączy, oprócz biurka, stanowiska i pokoju. Tak, i wypłaty wspólnej, jakby wszyscy i wspólnej zostali... księgowej. Tak. Po co jeszcze kobieta idzie do pracy? No po to, żeby móc kupować na tak zwane waciki. Idziemy po to, że no mąż zarabia, powiedzmy, że mąż dobrze zarabia, a pójdę sobie, dorobię, będę miała na waciki, nie będę musiała go pytać o nic tam i to zawsze jakieś dodatkowe pieniądze w budżecie rodzinnym są. No i napędzamy znowu tą komercję. Ten czas, który poświęciłybyśmy na wytworzenie pewnych dóbr w domu, idziemy i za papierowe, drukowane banknoty kupujemy to, co byśmy same były w stanie wytworzyć, uszyć, ugotować, posadzić, zebrać. No, ciemno ci się zrobiło. Ciemno mi się zrobiło. Nie, mi Krzysztof na szczęście ciemno się nie robi. Robi się na zewnątrz ciemno. No to właśnie mówię, że ciemno się zrobiło. To co, zmieniamy miejsce? Moda i praca. I pazurki. Moda i pazurki. No tak, to jest kolejny aspekt. Moda i pazurki. Po co baba chodzi do pracy? Baba chodzi do pracy, no ale do tej pracy musi dojechać. Do tej pracy się musi ubrać, do tej pracy musi się umalować, do tej pracy musi paznokcie przykleić, włosy przykleić, rzęsy musi przykleić. cycki i tyłek powiększyć. No wszystko to kosztuje, nie? Tak. Więc na te doklejanki też są jakieś koszta, idą. No nie wiem, no są dwa aspekty, Krzysztof. Jeden aspekt to jest taki, tego czasu i tej energii, którą można zostawić w domu, poświęcić na rzeczy, które są ważne. Opieka nad dziećmi jest ważna, te gotowane obiady, posiłki przyrządzane. No niestety ta żona, ta kobieta w związku pełni funkcję ministra zdrowia, ministra skarbu, tak. I ministra bezpieczeństwa również. Tak. Jeśli pełni te role dla kogoś innego,
wymiarze 8 godzin dziennie, to tak naprawdę no rozmienia się na drobne. I od, tak szczerze policząc, te wszystkie koszta związane z podjęciem pracy, plus ten aspekt niepoliczalny w wymiarze wartości, uwagi, troski spędzone na tej pracy, w tej pracy, no to się nie opłaca. Czy tak naprawdę to się opłaca? No ale to widzisz, ten kochany system skonstruował to tak wszystko, takie haracze nałożył, kontrybucje na mężczyzn, żeby ludziom tego brakowało i żeby właśnie w ten sposób zagonić i te niewiasty do pracy, żeby pracowały. No tak. A druga rzecz, to jest takie dziwne oczekiwać, żeby... No, nakładają na nas opłaty różne w postaci czynszów. Czynsze ludzie płacą w kwotach raty za mieszkanie, nie widzą tego. Jesteśmy okradani na każdym kroku. No czy okradani, to kwestia sporna, no ale wynosimy te pieniądze i to kobiety wynoszą te pieniądze. Tak. Wynoszą również podejmując zatrudnienie u kogoś obcego. No nie tylko pieniądze, bo one jeszcze wynoszą tą cenną kobiecą energię, która powinna być gromadzona w tym ognisku domowym. To jest wynoszone poza dom. I to robi spięcia i napięcia w rodzinie. I przepięcia. No po to też kobiety chodzą do pracy, żeby właśnie się atrakcyjnie poczuć. Tam informatyk mrugnie okiem. Koleżanka będzie zazdrosna, że tak dobrze wyglądam w tej sukience. I to jest też takie napędzanie tego świata komercyjnego, tych komercyjnych emocji. Tam ktoś ładnie napisał komentarz pod naszym pierwszym filmem, że ważne jest życie bez braków. Czyli... No, nigdy nie jesteśmy zadowoleni z tego, co mamy. Widzimy tylko te braki. Tak. I nie potrafimy się cieszyć tym, co mamy. Nie potrafimy z tego, co mamy, ulepić czegoś dobrego, lepszego. Tak, ale ludzie tam nie pisali nam dużo komentarzy. Tych komentarzy było naprawdę to co jest. Usunąłem z tego, co wiem, 3 lub 4 komentarze, które nie nadawały się. Jeden to była promocja swojej osoby i tylko z tego względu. A nie ma komentarzy, ludzie nie dyskutują pod naszym filmem. Nie wiem, co jest powodem, być może zbyt dużo prawdy i oczywistości. Mam nadzieję, że to jest powód posiadania refleksji tak zwanej. Co nas różni od zwierząt? No człowiek powinien mieć tą supermoc. Rozum i moralność. Potrzeby refleksji. Czyli zastanowienia się i wartościowania pewnych rzeczy w życiu. No. Tak. A nie tylko opłacalności namacalnej. Kalkulacji. No więc warto by się zastanowić, no po co te baby chodzą do pracy, ja nie wiem. No, chcą bogate umrzeć, Aretka. One chcą bogate umrzeć. Naprawdę bogate chcą umrzeć. I będą mi wtedy... Chciałam jeszcze wspomnieć o znajomej i może żeby nie było, że tylko neguję te zachowania kobietości wynadużonej. Może powiem też dobry przykład mojej znajomej. Wspaniałej osoby. Empatycznej, zaangażowanej, trochę szalonej i jest to kobieta, która wychowuje 2 córki w wieku nastolatek. Pozostaje w domu, nie mówię, że nie pracuje, z powodu na to, że pracuje, gotuje, uprawia ogródek wokół domu, wokół małej działki. Mrozi truskawki na zimę ze swojego ogródka.
I jest wymalowana, jest uśmiechnięta, jeździ fajnym autem, które lubi, ma psa, którego kocha i widać w niej to życie, tą satysfakcję, to spełnienie, pomimo, że nie chodzi do pracy. U kogoś obcego nie pracuje. Pracuje w domu, więc tą całą energię zostawia na miejscu. Pozdrawiam Edytę. Więc są te kobiety, które pomimo tej komercji wybierają mądrze to, co z komercji chcą, natomiast wartości rodzinne pozostają dla nich niezmienne. No właśnie, najważniejsza w tym wszystkim jest rodzina i te więzi rodzinne, rodowe raczej bym rzekł, bo to rodzina na parze ludzi się nie kończy, tylko to jest dziadek, jest to babka, jest to z drugiej strony też dziadek i babka, są to bracia, siostry, to jest cały ród, wtedy się tworzy i to powinno mieć spójność. Ja to sobie tak ostatnio wymyśliłem, że ludzie w Polsce powinni zacząć takie zakładać banki rodowe, firmy ubezpieczeniowe, rodowe, które dotyczyć będą tylko i wyłącznie ich rodu. Tak, żeby nie wynosili. A kto nie ma aż takich możliwości, powinien to, co ja robię od lat. Dzięki temu moja praca jest, no nie mogę powiedzieć, że lekka, bo nie wiem, kto będzie oglądał. Mhm. Natomiast w pracy, jak wykorzystamy te swoje możliwości, nie tylko finansowe, ale też osobowościowe, to, co nam najlepiej wychodzi, to nagle się okazuje, że ta praca nas nie kosztuje dużo energii, a robimy to, co robimy, co potrafimy robić najlepiej. No i co lubimy robić, nie? To jest najważniejsze, żeby robić. I ci, którzy nie mogą, nie mają zdolności w rodzinie, szukajcie podwykonawców wśród swoich znajomych, do których macie zaufanie. A jeśli będą zarabiać z wami, to będą mieli zaufanie. Mm-hmm. No tak. Bo prawdziwe przyjaźnie i autentyczne relacje przekładają się również na te korzyści polepszania wzajemnie swojego bytu. To nie ma w tym nic złego. I należy szukać ludzi do usług pośród naszych przyjaciół, znajomych, pytać się, kto jest kim, kto co robi. Niekoniecznie zawodowo, może inne zdolności ma, które wykorzystuje w domu. I to jest jego mocna strona. No, także polecam. Jednym słowem, Polacy, dogadujcie się i pomagajcie sobie nawzajem, bo to jest klucz do naszej wolności. No. Omijając fiskusa. No, niekoniecznie to jego wystarczy niczego omijać, wystarczy zapytać o wykazanie dowodów na legalność jego działalności przestępczej. I nie trzeba go omijać. Oni sami będą unikać takich osób. Także odwaga to jest to, co Polacy muszą odzyskać sobie. No i potem to, co żeśmy powiedzieli, to odbudować te więzi rodowe i firmy rodowe. Takie. To trzeba odzyskiwać. Odbudujemy tak. To szybko w wolnej ojczyźnie. Jest to niemożliwe przy kobietach, których nie ma w domu. No tak. Jest to niemożliwe. No. I polecam taki filmik jak dla tych, którzy nie rozumieją, o co tu chodzi, o czym my mówimy, jak kobiety rujnują mężczyzn. Dokładnie ten tytuł w YouTubie wpiszcie sobie, no i z uwagą obejrzeć polecam. No, tam powinno być wyjaśnione. I poddać refleksji. Tak. To by było na tyle. Znowu zapraszamy do komentowania, do zadawania pytań. Następnym naszym tematem będzie moja żona i mój mąż. Znowu prawo własności. Do tego stosowane. Przygotujemy wspólnie i znowu coś nagramy, tłumacząc wam, a w tej chwili to się z wami żegnamy, zapraszamy. Staramy się przede wszystkim pomóc. Tak. Na własnych błędach. Przemyślenia mamy, więc to staramy się tym dzielić, żeby pomóc ludziom nie popełniać tego, co nam się przytrafiło. No tak.
No trochę moment zauroczenia i nieuwagi. Nie rozróżniałem, tak jak ja nie rozróżniałem miłości od pożądania. No, pożądanie wzięło górę. No, tak to wygląda i każdy młody człowiek, który nas ogląda, to niech przeczyta sobie, dowie się wszystkiego o zasadach telegonii i niech... I świadomie podejmie decyzję, wiedząc, co, jakie są skutki strony, która mówi, że jest na plus, a tej, która jest na minus, i dokonać tej decyzji świadomie przede wszystkim. Tak, bo odpowiedzialność i tak od tego nie żadna osoba od tego nie ucieknie. Na pewno nie ucieknie, nie da rady. No to by było tyle. To trzymajcie się cieplutko i zapraszamy na następny odcinek. Pa, pa.